Dzień dobry, witam wszystkich. W dzisiejszym nagraniu będzie między innymi o kolejnych napięciach na granicy z Białorusią, o wizycie szefa CIA w Rosji i nowych obostrzeniach zapowiedzianych w kilku europejskich krajach. Zapraszam. Chińskie władze poinformowały rodziny, aby te zapewniły sobie zapasy produktów codziennej potrzeby na wypadek sytuacji kryzysowej. Poniedziałkowa dyrektywa Ministerstwa Handlu wzbudziła pewne obawy w krajowych mediach społecznościowych, że informacja ta może być spowodowana zwiększonymi napięciami z Tajwanem. The Economic Daily, gazeta powiązana z partią komunistyczną, przekazała internautom, aby nie mieli zbyt bujnej wyobraźni i że celem dyrektywy było upewnienie się, że obywatele nie zostaną zaskoczeni, jeśli na ich obszarze nastąpi lockdown. Prezydenci Putin i Łukaszenka zatwierdzili nową doktrynę wojskową i koncepcję polityki migracyjnej na wideoposiedzeniu Najwyższej Rady Państwowej Państwa Związkowego Rosji i Białorusi, poinformował Kreml. Polska oskarżyła w środę Białoruś o zorganizowanie zbrojnego wtargnięcia transgranicznego i oświadczyła, że wezwała białoruskiego chargé d'affaires w ramach protestu wobec celowej eskalacji kryzysu migracyjnego na granicy. Białoruś odrzuciła oskarżenia, określając je jako bezpodstawne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski poinformowało, że niezidentyfikowane, umundurowane osoby uzbrojone w broń długą wkroczyły na terytorium Polski z Białorusi nocą 1 listopada. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk wystosował stanowczy protest przeciwko naruszaniu polskiej granicy państwowej, podkreślając, że działania podejmowane przez władze białoruskie w ostatnich tygodniach noszą coraz wyraźniejsze znamiona świadomej eskalacji. Rzecznik Białoruskiego Państwowego Komitetu Straży Granicznej Anton Byczkowski zaprzeczył oskarżeniu, które jego zdaniem miało na celu umożliwienie Polsce przedłużenia stanu wyjątkowego na granicy. Sugeruje to, że głównym celem tych działań jest pole eskalacji napięcia i dalsze próby kreowania negatywnego wizerunku Białorusi, cytuje Byczkowskiego, oficjalna agencja informacyjna Bełta. Szef CIA William Burns spotkał się we wtorek z szefem rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa na rozmowy w Moskwie, poinformowała służba prasowa Rady. Burns i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew omówili stosunki rosyjsko-amerykańskie, jak stwierdzono w zwięzłym oświadczeniu. Wizyta Burnsa w Moskwie nie została wcześniej zapowiedziana, a Rada Bezpieczeństwa nie ujawniła dalszych szczegółów. Rzecznik ambasady USA powiedział AFP, że wizyta Burnsa odbyła się na prośbę prezydenta Joe Bidena i że dyrektor kierował delegacją wyższych urzędników w szeregu spotkań w ciągu 2 dni. Minister obrony Ukrainy Andriy Taran złożył rezygnację, poinformował we wtorek przedstawiciel rządu w parlamencie Taras Mielniczuk na swoim kanale Telegram. Ustawodawcy z rządzącej partii zapowiedzieli w poniedziałek, że nominują wicepremiera Oleksija Reznikowa na miejsce Tarana na stanowisko ministra obrony Ukrainy. Także we wtorek ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w pobliżu granicy z Ukrainą, a także na okupowanych terytoriach, Rosja skoncentrowała około 90 tysięcy żołnierzy. Grupa sił rosyjskich obejmuje oddziały 8 i 20 Armii Południowego i Zachodniego Okręgu Wojskowego, a także siły i środki rosyjskiej floty czarnomorskiej, przekazał resort w Kijowie. Dowodzący ukraińskimi wojskami w Donbasie generał Oleksandr Pawliuk podczas wywiadu w ramach Misji Wschód Ukraińskiego Centrum Bezpieczeństwa i Współpracy na pytanie: czy spodziewa się pan możliwej eskalacji konfliktu i czy jako dowódca jest pan gotowy na taki rozwój wydarzeń? Odpowiedział: doskonale rozumiemy, kto jest przed nami. Doskonale rozumiemy, w jaki sposób Rosja prowadzi wojnę. Jesteśmy gotowi na eskalację, jesteśmy gotowi na nową rundę działań wojennych. Oprócz operacji stabilizacyjnej mamy gotową operację defensywną i jeśli będzie to możliwe,
Przeprowadzimy operację kontrofensywną. Wojska są na to gotowe. Iran zapowiedział, że 29 listopada wznowi rozmowy nuklearne z mocarstwami zachodnimi. Teraz o zapowiadanych obostrzeniach w Europie. Grecja będzie wymagać od osób, które nie przyjęły preparatu, poddania się testom, jeśli będą chciały skorzystać na przykład z usług administracyjnych, banków, restauracji, fryzjerów i mniej niezbędnych sklepów. Natomiast, aby móc iść do pracy, konieczne będzie przeprowadzenie co najmniej 2 testów tygodniowo. W Niemczech zaś Angela Merkel podczas posiedzenia partii CDU zapowiedziała wprowadzenie surowszych restrykcji dla osób, które nie przyjęły preparatu. Powodem tych planów jest znaczący wzrost infekcji w kraju. Rozszerzenie niektórych obostrzeń zapowiedział także rząd holenderski. Na koniec najnowsze wieści przekazane przez Ministerstwo Obrony Narodowej z wydarzeń przy granicy z Białorusią. Wczoraj doszło do kolejnej prowokacji wobec polskich żołnierzy pełniących służbę na granicy. Wojskowi zlokalizowali grupę około 250 migrantów w pobliżu ogrodzenia. Pilnujący ich białoruscy żołnierze zagrozili otwarciem ognia w kierunku naszych żołnierzy. Wojskowi nie dali się sprowokować i nie doszło do eskalacji. Działania białoruskich żołnierzy wyglądały jak próba eskalowania sytuacji, ale również były próbą ukrycia faktu przejścia na teren RP grupy migrantów. I ta informacja kończy dzisiejsze nagranie. Bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.